Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi jest miło, że zechcieliście Państwo w tą niedzielę, ten niedzielny przedpołudnie spędzić tutaj ze sztuką. I już Pani Ania mnie przedstawiła, więc przede wszystkim sztuka w przestrzeni publicznej i temat dzisiejszy będzie poświęcony subiektywnemu jakby podejściu do tego tematu, ponieważ zajmuję się zagadnieniami właśnie integracji sztuki wizualnej, malarstwa i rzeźby z przestrzenią urbanistyczną i głównie o tym będzie ta prelekcja. Może ja sobie usiądę, żeby tak było. Lepiej, żeby móc Państwu lepiej się zobaczyć. Więc tak jak w temacie ślady, kształty i barwy, tak też mniej więcej po kolei pokażę Państwu, w jaki sposób wychodzimy w tę przestrzeń publiczną i co tak naprawdę mnie bardzo inspiruje, bo twórczość i sztuka to ta inspiracja, bo też będę mówiła o inspiracjach, przede wszystkim ma dużo wspólnego z życiem w ogóle. Także wszystko, co mnie inspiruje, nie inspiruje się raczej artystami, tylko życiem. Także to jest to sfera jakby też uczuć i tego, co jest niewidzialne dla ludzkiego oka, a co można dostrzec. Więc jest sztuka postrzegania, później działania, aktywności i akcji. A miasto jest także związane z tą akcją, ponieważ to nie tylko zespół budynków, ulic, ale też taka tkanka społeczna, prawda? Jest to taki żywy organizm mieszających się ze sobą kultur, idei, wartości i razem tworzy to jedną taką plastyczną całość. Taki historyk architektury i krytyk architektury Joseph Rickfert nazwał to nawet dziełem sztuki i ma rację, bo jest tak plastyczne, że fajnie się jest zagłębiać w tą tkankę, próbując stworzyć coś własnego. Nie jest to proste, także zmierzyłam się z tym zagadnieniem działań takich z przestrzenią publiczną i wymaga to wiele naprawdę takiej... Aha, tak, dobrze. Nic się chyba, o, wszystko działa. Tak. Nie jest to łatwy temat, ponieważ jest wiele plusów i minusów wymagających wielu pozwoleń, żeby zaingerować w tą przestrzeń, ale myślę, że warto zrealizować chociażby jeden z setek swoich pomysłów, bo tak naprawdę to wygląda w rzeczywistości. Dobrze, to może przejdziemy do prezentacji. Ja będę po kolei mówiła i w trakcie prezentacji chciałabym pokazać Państwu taki krótki film, który powstał w 2006 roku, nagrany przez telewizję francuską, Trace TV. Dokumentaliści to Lou Treno i Eric Foley. I oni nagrali właśnie jedną z takich moich spektakularnych akcji malowania takim niestandardowym narzędziem, jakim są wrotki. Także Państwo też to zobaczycie, a w tej chwili pokażę tylko właśnie, gdybyśmy, nie wiem, czy tu jest, można to troszeczkę teraz ściemnić. Będę mówiła już w trakcie prezentacji. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy jeszcze te okna będziemy zbliżać. Dobrze, tak? To jest właśnie, powiem Państwu zaraz tylko większe. Zdjęcie zrobione właśnie w trakcie fotografowania moich takich gigantycznych płócien. Ja myślę, że na tym filmiku Państwo wstępnie zobaczycie, o co chodzi. Wstęp jest w języku francuskim, ale później jak będę mówiła, to jest film nagrany 18 lat temu, więc zobaczycie mnie Państwo w innej odsłonie, młodszej i troszeczkę tam wyjaśnię, a później jeszcze uszczegółowię to podczas prelekcji, dobrze? Dobrze. Najpierw zobaczymy ten filmik. Na razie. Tantôt artiste peintre, photographe, designer ou encore scénographe, Marcel Caturet-Gas ne se limite pas à un seul domaine artistique. To są moje czarne. Les médias pour l'enthousiasme et la joie de vivre qui la caractérise, ces trentenaires dont les œuvres furent sélectionnées pour l'exposition du millénaire organisée par les Nations Unies et son représentant Kofi Annan, ne s'endort pas sur ses lauriers et reste toujours à la recherche de nouveaux processus en matière de création artistique.
Pour moi, la ville, c'est quelque chose de très vivant. Il y a une sorte de pulsation vitale, comme les rythmes du battement du cœur. Je trouve mon inspiration au milieu urbain, dans les mouvements. Ces rythmes sont comparables au swing, au jazz. Des rues de la ville aux galeries d'art, il n'y a qu'un pas. Il n'y a rien à jeter, selon Marzina, car même un simple graffiti sur un mur est une forme d'art transformable à l'infini. Marzena Turegas n'hésite pas à faire participer son public, car en tant qu'acteur du milieu urbain, quoi de plus normal que de créer une réelle interactivité entre son micro-professionnel, à l'image du Step Steps. Il y a de ça quelque temps, j'ai observé de ma fenêtre les traces que laissaient les voitures et les passants dans la neige. Et c'est à la suite de cette observation que j'ai eu l'idée de mettre en place une exposition tournant autour de ce thème. Les images graphiques que j'affichais au mur n'étaient qu'une excuse pour que le public participe, en recréant ces images à leur façon. J'ai toujours adoré la musique, le jazz, la soul, j'aime vraiment ça. C'est pour ça que je réalise parfois des affiches musicales, un peu funky, jazzy. Le jazz, c'est très vivant, surtout dans l'improvisation. C'est pour ça que ce que je fais est très proche de cette musique. Quand ce n'est pas le public qui participe, c'est Marzena qui devient l'instrument de son art. Comme ici, lors de sa dernière performance, intitulée Jazz d'Amalaska, Jazz en peinture. Un jour, m'est venue l'idée d'une nouvelle performance, peindre avec des patins à roulettes. Je me suis donc fabriqué un costume spécifique, au dos duquel j'ai installé deux conteneurs, reliés à des rollers adaptés pour la peinture, mais tout relié par des tuyaux. J'ai ensuite invité un percussionniste et un saxophoniste pour qu'ils jouent de la musique acoustique. Et ensemble, nous avons formé un trio de jazz, deux jazzmen et une peintre. Nous avons joué un seul et même grand concert. Un seul et même grand concert où Marzena réalisera une œuvre unique sur une toile de plus de 100 mètres carrés. J'ai toujours voulu connecter différentes techniques, les mixer. Et là, en l'occurrence, cette performance m'a permis de rapprocher plusieurs domaines, comme la peinture, la musique et la vidéo. Je voudrais que les gens soient plus ouverts, qu'ils se rendent compte qu'ils ont la chance d'être là maintenant. Il faudrait qu'ils aient moins peur de tout, qu'ils soient moins passifs, qu'ils donnent plus de même, car ça donne une envie de vivre phénoménale, et on découvre que c'est le plus important dans la vie. C'est ce que j'essaie de transmettre par mon art, pendant mes expositions et mes performances. Je fais en sorte que les gens se détendent, qu'ils s'amusent, qu'ils trouvent leur propre joie de vivre. Tak, i tu jest właśnie, muszę znowu przejść do naszej prezentacji. Jak widzieliście Państwo, tutaj opowiedziałam o tym, że miksuję różne dyscypliny sztuki, bo zajmuję się czynnie i malarstwem, i bardzo wcześnie w ogóle zaczęłam zajmować się sztuką, dlatego to mi dało taką myślę, moc i takie przekonanie, żeby wyjść jeszcze dalej poza obszar takich technik, które już się w pewnym momencie wypracuje. Gdyż bardzo istotne dla mnie zawsze było takie solidne doświadczenie z malarstwem, czyli nauczenie się po prostu działań takich, jak w akademiach są. Oprócz tego właśnie takie dojście do abstrakcji w taki sposób, jak tutaj właśnie było widać w filmie, zaczęło się od tego, że właśnie podczas gdy, już w zasadzie w ostatnich latach mojej nauki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zaczęłam wychodzić w przestrzeń projektową, zaczęłam fotografować różne elementy i wciągać je jakby, tworzyć z nich obrazy. Także te inspiracje, które gdzieś tam, rzeczy znalezione, można powiedzieć, stawały się dziełami sztuki. Tak samo było z tym.
w 2024 roku, kiedy już mieszkałam w Warszawie, z okna małej pracowni zrobiłam to zdjęcie tej ulicy na śniegu i stało się ono bardzo znaną pracą, która była wystawiana właśnie i w Seulu, i w Tokio, i w Warszawie, i też przed Bunkrem Sztuki w Krakowie. Więc ona była impulsem, ta praca, do stworzenia później i przełożenia tego języka graficznego, przypominającego trochę taką japońską kaligrafię, do stworzenia tego performansu na Wrotkach. Chciałam te ślady, takie jak tutaj na tej ulicy, stworzyć samodzielnie i jakby zamienić te pojazdy na swoje własne narzędzia. Stworzyłam właśnie taki kostium, wynalazek to był polegający na tym, że na plecach miałam takie dwa kontenery z farbą. Podjeżdżałam do asystentki, która tą farbę tankowała. Farba lała się rurkami prosto pod kółka Wrotek i jeżdżąc przed widownią tworzyłam te ślady. Ale żeby tego było mało, to wynalazłam takie miejsce, gdzie kamerę można było zawiesić nade mną i to wyglądało w taki sposób, jakby kursor poruszał się po monitorze, gdyż widzowie mogli to zobaczyć z góry, to ujęcie na dużym ekranie, to można było zobaczyć. I to była właśnie taka dla mnie totalna sztuka malarska, pokazanie takiego dzieła w przestrzeni publicznej, właśnie przed widzami. I to był pierwszy taki mój występ przed widownią. I jednak zauważyłam, że to wyjście do ludzi ze swoją sztuką, takie bezpośrednie angażowanie widza, też jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak widzieliście Państwo tą akcję ze śladami, jak ludzie wchodzili w kuwety z farbą i zostawiali ślady, oglądając jednocześnie te obrazy ze śniegiem. Nie dość, że oglądali te obrazy, to jeszcze dodatkowo sami tworzyli, jakby kontynuowali moją pracę. Tutaj jest właśnie, teraz jest tutaj taki tekst o postrzeganiu, właśnie jak to jest, że ta rzeczywistość z góry wydaje się być bardziej abstrakcyjna, bardziej taka niedosłowna, a jednocześnie jak się człowiek przyjrzy dobrze, to znajdzie tam naturę, ponieważ dla mnie natura jest punktem wyjścia działań i wielką inspiracją. Tutaj jest tekst Rudolfa Arnheima, którym posiłkowałam się w mojej pracy doktorskiej. Napisał, że wszelkie postrzeganie jest również myśleniem, wszelkie rozumowanie jest również intuicją i wszelka obserwacja jest również wynalazkiem. I właśnie to podejście mi towarzyszy przez cały proces twórczy. Zaczęłam, tak jak mówiłam, bardzo wcześnie, od 7 roku życia, nieustannie działam, także to już jest 45 lat i dlatego nie śmieję się, powiedziałam to dosłownie od 7 roku życia, gdyż od tamtej pory zaczęłam uczęszczać w takiej wojewódzkiej pracowni dydaktyczno-technicznej, gdzie nauczyłam się mieszania barw, kolorów i ten kolor wrył się w moją twórczość bardzo intensywnie. Tutaj jeszcze są katalogi z tą właśnie ulicą, katalog z Seulu 2006 roku. I jeszcze właśnie z tej serii ta praca z ulicą w Tokio pokazana. I mamy tutaj właśnie całą taką, stworzyłam taki projekt pod tytułem MMS, moje miejsca sieciowe, bo bardzo długo czekałam, żeby zrobić taką akcję malarską, gdyż to wymaga też funduszy, to nie jest takie łatwe, żeby tyle litrów farby kupić i to wszystko zaprojektować. Ten pierwszy obraz miał powierzchnię 100 metrów kwadratowych, także bardzo duży obraz. Wtedy dostałam stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, co mi pozwoliło zrealizować ten projekt. A ten projekt rozszerzył się na więcej akcji i wydarzeń w Warszawie, do których właśnie znalazłam różne miejsca ekspozycyjne. Coś mi się tutaj wjechało. Jak to wyjść z tego? A, dobrze. I tutaj jest fragment tego obrazu abstrakcyjnego, wykonanego jako ślady. I tutaj jeszcze jest to Tokio. A, no i właśnie, proszę Państwa,
mówi się, znaczy można tutaj wywnioskować i w zasadzie to jest prawda, że dużo wspólnego ma ta akcja z Jacksonem Pollockiem, amerykańskim twórcą, który obchodził swoje płótno dookoła i był znany z tego, że kapał tą swoją farbę na powierzchnię płótna i tą metodę nazywał all over, czyli obchodzenie dookoła tego płótna. A ja w swoje płótno wjechałam po prostu tymi kółkami wrotek. Wrotki też zostały specjalnie do tego zaprojektowane przez mistrza, który miał całą taką tradycję rodzinną od pokoleń, zajmował się tą sztuką wrotkarską i to właśnie z nim stworzyliśmy to narzędzie. Kółka też były specjalnie do tego dobrane, żeby ta szerokość tego śladu podwójnego była właściwa. To właśnie następna rzecz. To jest zaproszenie właśnie. I tutaj są jeszcze przykłady tych obrazów malowanych wrotkami. No i tutaj też napisałam i proszę Państwa, dla mnie jest bardzo ciekawe to, że jest w głowie jakiś pomysł, ale on później w trakcie tworzenia nabiera jeszcze dodatkowych jakichś elementów i zaskakuje mnie. I to mnie bardzo cieszy, że właśnie te prace od dawna dążą do trójwymiarowości i ja wypycham jakby tą swoją sztukę już dalej. I proszę sobie wyobrazić, że po 10 latach, ja dojdę teraz do tych slajdów, co jeszcze mnie zaskoczyło niesamowicie po tym namalowaniu tych obrazów. O, tutaj są właśnie fragmenty. Oj, za dużo. Postanowiłam zreprodukować te obrazy z lotu ptaka na błoniach Stadionu Narodowego 10 lat od namalowania tego pierwszego obrazu. Nie wiem, czy tu widać. Tutaj zobaczycie Państwo właśnie ten ekran, ten pan, który przeprowadza ze mną wywiad. Widoczna jestem tutaj, tutaj stoję jakby, prawda, na ekranie widać, że o co mi chodziło z tym działaniem totalnego malarstwa. A tutaj już jest zdjęcie na błoniach Stadionu Narodowego wykonane z góry i to jest taka fotografia trzypoziomowa, czyli ziemia, wysięgnik i dron. Drony nad tym jeszcze latały, także to jest totalnie zawładnięcie tą przestrzenią publiczną. I co się później dzieje z obrazem jeszcze? Do tego jest wymagana też bardzo duża przestrzeń i myślę, że znajdę taką w Polsce, gdzie będę mogła to pokazać, ale i tak proszę zobaczyć, tutaj właśnie jest rysunek do tego, do każdej pracy, każda taka praca, nawet wydająca się, że to jest takie trochę szalone działanie na tych wrotkach, to wszystko jest precyzyjnie opracowane, nawet właśnie z takimi storyboardami, jak wykonać taką akcję w przestrzeni publicznej, w jaki sposób, to wszystko musi być precyzyjnie opanowane, gdyż wiadomo, że wynajęcie wysięgnika to też są koszty i trzeba działać sprawnie, żeby pogodzić te wszystkie elementy. Tutaj jest fragment z wystawy w Szczecinie, gdzie część tego obrazu jest pokazanego na ścianie. Połączony jest ten obraz malowany, oryginalny, z monitorem, na którym widać, bo ja filmuję te wszystkie akcje, dokumentuję filmowo i fotograficznie. I widać też na postumencie moje wrotki były eksponowane tutaj jak rzeźba, czyli to narzędzie, którymi tworzyłam. Patrzymy na czas, dobrze, mamy jeszcze akurat czas, przejdziemy za chwilkę do kształtów, bo to są właśnie z tamtego czasu. I proszę zobaczyć, ja po zreprodukowaniu tych wszystkich płócien, to Państwo jesteście pierwszymi, którym to naprawdę tutaj oznajmiam, ponieważ no, to są rzeczy z mojego archiwum. Tutaj widać, jak ja dzieliłam później te reprodukcje w skali 1 do 100 na mniejsze części. One zostały przeze mnie pocięte i tutaj wrulone, widać, każde z tych oddzielnych płócien już jest zwinięte i oznaczone. Tutaj są trzy te płótna. Największe ma powierzchnię 200 metrów kwadratowych. Jak ja tym kursem jeżdżę, to widać, to płótno malowane w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Powierzchnia 200 metrów kwadratowych i też muzycy grali na żywo, żeby po prostu mnie jakby zdopingować do tego malarstwa. A
to wszystko wygląda trochę jak mapa świata. Te linie są takie bliskie, zawsze nam jest linie, są linie papilarne. Jest tak po prostu, ta linia jest obecna też w naszym życiu, więc pozostawienie śladu tak samo jest ważne. Więc te ślady są tutaj udokumentowane. Później w Centrum Sztuki Współczesnej w Łaźni w Gdańsku powstał obraz czerwony i tam z tego z kolei wykadrowałam takiego brata bliźniaka, tego niebieskiego, który tutaj Państwo widzieliście. To też jest taki środkowa część tutaj właśnie, o tutaj. To widać, to jest taki mały fragment, a jaka jest proporcja do człowieka. Także to jest bardzo duży obraz. No i tutaj jeszcze właśnie z tego działania na dłoniach Stadionu Narodowego. A tu jest właśnie kawałeczek też obrazu wykadrowanego, który już jest pokazany w galerii kolekcji FIBAK w Warszawie. Tutaj jest zdjęcie z mojej pracowni, gdzie widzimy taką laleczkę. Nazwałam ją Matu, czyli to jestem ja na wrotkach. I też jest to taki symbol, który się pojawia na obwolutach zaprojektowanych przeze mnie takich kreatywnych noteso folderów, katalogów, gdzie jest trochę mojej twórczości i zaprojektowałam to do otwarcia, odsłonięcia mojej takiej pracy na budynku. Zaraz Państwu pokażę. Jeszcze pokażę Państwu, jak właśnie wychodząc do... Przepraszam, czy to są kolorowanki, to co wcześniej? To? One mogą być kolorowankami, także na pewno jest taki pomysł, natomiast funkcjonuje to w tej chwili jako pieczątka. Pokażę Państwu na koniec i tutaj jak wychodzę do działań takich z ludźmi. Proszę zobaczyć, tutaj jest właśnie potęga kaskaderzy koloru i to jest też jazda malarska, bo to się nazywa jazda malarska jako jazz. Jak wychodzę, dzieci po prostu z szkoły, tutaj przewinęło się w Symfonia Varsovia w Warszawie chyba z 2000 dzieci, które przychodziły do mnie, tańczyły i zostawiały te podczas tańca właśnie te ślady, takie partytury swoiste. Przejdę dalej szybciej, żeby to, bo mamy jeszcze trochę tego. Następną rzeczą, właśnie tu już zaczynam pisać o tym kolorze, który jest ostatnim elementem naszej dzisiejszej prelekcji, że jest to kluczowy element mojej twórczości. To sąsiedztwo barw ma znaczenie. I właśnie to, że duchowość, rytm czy ruch dotyczą życia i uczuć. I to jest właśnie prawda. Tutaj w Gdańsku, na gdańskiej Starówce oplotłam całą gdańską Starówkę. I to ja nie pokazuję tego jako slideshow, tylko ja tutaj sobie po prostu, ale chyba widać, prawda? Tak. W teatrze z okien wyszłam właśnie z takimi żarówiastymi taśmami, czyli jakby te linie już takie malarskie wyszły co kompletnie w przestrzeń do ludzi. To było takie zdarzenie trochę niespotykane, myślę, w tamtym miejscu, bo budziło i radość, i zdziwienie. Ludzie się oplatali, robili sobie zdjęcia i byli po prostu zaskoczeni, co się dzieje w ogóle na ulicy Długiej. No i tutaj jeszcze inne moje działania z tymi taśmami, tylko chcę właśnie Państwu pokazać, że właśnie o tu, co mnie inspiruje. Inspirują mnie po prostu takie rzeczy, które wcale nie są związane ze sztuką. Na przykład właśnie jakieś bele kolorowych, poukładanych jakichś takich taśm pasmanteryjnych. Tutaj później Pszczyna też mnie zaprosili, mnie w Pszczynie zaproszono mnie do akcji podobnej, ale do oplecenia w parku taką właśnie linią kolorową, ingerencja w parku zamkowym. Tutaj akurat nie mam zdjęcia z ludźmi, ale też to było bardzo fajne, bo na przykład
para młoda szła sobie robić zdjęcia i się poplatała tymi pomarańczowymi liniami, to było bardzo takie ciekawe. I tutaj też widać, co może mnie zainspirować, czyli ten kolor jest wszechobecny, kolor w mieście, to zostało przeze mnie zauważone, ale już to po prostu jest dla mnie jakąś taką inspiracją. Właśnie tutaj też napisałam, właśnie jak ja podchodzę do tego, że działam właśnie jak taki badacz, ten Rudolf Arnheim też napisał, że już sama taka obserwacja w naturze jest rodzajem aktywności twórczej. I rzeczywiście dla mnie czasami to jest to męczące, bo człowiek gdzieś pojedzie sobie do innego miasta czy do innego kraju i przez cały czas pracuje. Ta głowa po prostu jak aparat fotograficzny działa non-stop i zapisuje po prostu na tym twardym dysku i przetwarza. Także to jest takie, że gdziekolwiek się jest, to się działa. Tutaj opisuję już właśnie i przechodzimy do kształtów, proszę Państwa, do mojego bardzo ważnego projektu, który pod kątem działań miejskich opracowałam. Na początku to było dosyć takie niewinne, delikatne, powstało kilka takich amorficznych kształtów, z którymi później wyszłam w przestrzeń publiczną. Na początku sobie zbadałam miasto, obchodząc je dookoła i zastanawiając się, gdzie by mogły być takie właśnie kształty. Tutaj też w Gdańsku podobna akcja, z tym, że już nie te paski, a właśnie takie plamy kolorów. O, naklejki. I tu Państwu chcę pokazać coś bardzo dla mnie ważnego i mogłabym to zadedykować też nawet tą prelekcję mojemu tacie, ponieważ i rodzicom. Rodzice w 97 roku, mama i tata stanowili, mówię już teraz trochę w czasie przeszłym, dlatego że w zeszłym roku, podczas trwania moich dwóch wystaw w Zachęcie i w Sanoku, mój tata się przemieścił właśnie już do wieczności i bardzo jest to trudne, żeby i teraz człowiek dostrzega te wszystkie jego właśnie działania, jak bardzo wpłynął na to moje postrzeganie twórcze. Rodzice, mama z kolei bardzo lubi kolor i kwiat, ogród, a tata był taki techniczny, więc razem stworzyli takie coś, jak tutaj widać, w 1997 roku nazywaliśmy to potocznie małżowiną. I proszę sobie porównać, 10 lat później ja buduję tutaj właśnie w takiej wielkiej hali w Warszawie obiekt na budynek, który będzie reliefem, będzie tam funkcjonował przez 10 lat. Tutaj też jeszcze pokażę Państwu, jak inspiracje, z czego się biorą te inspiracje u mnie właśnie. To jest widok z góry i te linie miękkie później pojawiają się w moich pracach. Jak widać, intensywny kolor jest obecny. I tutaj już jak one funkcjonują w mieście. Proszę zobaczyć. Tak, na budynkach, w miejscach, gdzie są te miejsca dosyć smutne, to ten kolor ożywia tę przestrzeń publiczną. I w 2010 roku w Małej Galerii w Warszawie w takie formy, które stworzyłam, włożyłam w tą małą przestrzeń i totalnie się zmieniła ta przestrzeń. Ona się wręcz rozciągnęła, ona się powiększyła i to było bardzo zdumiewające dla wszystkich. Jak to możliwe, żeby takie małe miejsce, gdzie się wstawi duże obiekty, ona nie robi się ciasne, tylko rozciąga się po prostu optycznie. Więc te prace też mają duże znaczenie optyczne. O. Tutaj zrobiłam rysunek, jakie właśnie te obiekty też przemieszczam, one się zrobiły mobilne i już w 2010 roku pokazałam, to było moje marzenie, tutaj widać na zdjęciu, jakie ustawiłam przed Zachętą, Narodową Galerią Sztuki. Tak, i zaraz Państwu pokażę.
właśnie tutaj alpiniści już montują ten wielki obiekt na budynku. To tam pozostaje, czy to jest tymczasowe? To był element na stałe, ale zaraz dojdziemy do tego. Zaraz Państwo zobaczycie, co się dzieje dalej z tym. Było w założeniu, że jest na stałe i tutaj właśnie widać, on w mieście często bywa tak, że ludzie lubią umawiać się w jakimś miejscu charakterystycznym gdzieś. I tutaj właśnie już ono zaczęło być takim punktem charakterystycznym na mapie Warszawy. No ale wiadomo, deweloperzy też mają swoje potrzeby i rozwijają miasto. I zaraz zobaczycie Państwo, co się później stało z tym. Także od 2011 do 2021 można było oglądać ten obiekt. W trakcie odsłonięcia tego obiektu zrobiłam taką wystawę, gdzie właśnie pokazywałam więcej z tego cyklu prac, żeby pokazać całą tą serię, w jaki sposób te obiekty się rozrastają na przestrzeń publiczną. Bardzo chciałam też i zaproponować miastu do drugiej linii metra siedziska, ponieważ zobaczycie Państwo, jak one później funkcjonują właśnie przed Zachętą, że są to obiekty, które są dla człowieka i po prostu można się do nich przytulić, można usiąść i są w takiej skali ludzkiej. I tutaj właśnie zrobiłam projekty drugiej linii metra. Wojciech Fangor też się podpisał, natomiast miasto, które jeszcze jednak tkwi w tym przekonaniu, że stal, beton, szkło nadal jest jakby tym symbolem nowoczesności, niekoniecznie jeszcze było na to gotowe w tamtym czasie. Chociaż rozmowy nadal trwają i może do trzeciej albo czwartej linii to się uda zrealizować. O, proszę zobaczyć, właśnie tutaj mamy odpowiedź na to pytanie, które Pani zadała. Jest ten budynek na Targowej 12 w pobliżu Teatru Powszechnego i deweloper tutaj BJM już dobudował budynek, więc nie ma tej rzeźby. Natomiast w moim portfolio jest naprawdę ze 100 segregatów po prostu powstałych z tymi kombinacjami, jak one mogą funkcjonować, z jakich materiałów mogą być wykonane te rzeczy, bo nie tylko, badam też materiały, gdyż jeżeli coś wisi wysoko, to musi być lekkie, żeby nikogo nie zabić, żeby to nie spadło. Jeśli to jest nisko, to musi być też twarde i solidne, jednocześnie ten kolor też jest dla mnie bardzo ważny. I tutaj jest wizualizacja przed Zachętą właśnie. Zrobiłam tą wizualizację i obiekty powstały wreszcie w 2023 roku właśnie na tej wystawie w Zachęcie. O, i proszę bardzo, są to obiekty interaktywne, czyli nie są takie tylko, żeby jak eksponaty obchodzić dookoła te rzeczy, tylko można z nich korzystać, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie opracowanie tych kształtów to było badanie naprawdę bardzo długotrwałe, żeby sprawdzić, czy to będzie dla człowieka dobre, wygodne, na przykład odcinek od kolana do stopy, czy po prostu jak się oprzemy, czy to będzie dobre. Więc te badania wykonywałam bardzo długo, ale jak widać, ludzie są bardzo mądrze to wykorzystują. Tutaj zaraz Państwu pokażę. O, tutaj jest właśnie pokazanych 5 tych form i jak się przed tą Zachętą. O, moja mama, która się tutaj przytuliła. A tutaj, proszę Państwa, alarm był przeciwpożarowy w Zachęcie. To był natychmiast po tym, jak te obiekty zostały tam zamontowane. I wszyscy ludzie musieli opuścić Zachętę. No i oczywiście świetnie się to sprawdziło, bo wiedzieli, jak z tego korzystać. Także
ucieszyło mnie to jako twórcę, że udał mi się ten plan, że jest to, nie trzeba nikogo instruować o tym, jak z tego korzystać. O, właśnie. Tutaj właśnie podczas montażu jeden pan tutaj ma nogi z jednej strony, głowę z drugiej i się położył. I zima. W następnym, w 2004, w tym już roku, jeszcze zimą, można było oglądać te obiekty i bardzo mi się to podobało, że mogłam je zobaczyć właśnie na takim, na śniegu, tak jakbym widziała jakieś plamy na płótnie. Tak też traktuję taką przestrzeń miejską, jak działanie na płótnie. Jak to można, żeby to przeklikiwać sobie, bo chyba tak. Aha. Tu jeszcze są inne prace, jak widać abstrakcyjne, ale te badania z koloru, przechodzimy do koloru. Kolor jest właśnie, jak tutaj widać, pojawia się, robię badania efemeryczne ze śniegiem i wtapiam ten kolor, tworzę fotografię i powstają takie grafiki. Tutaj też podobnie, czy też plakaty z człowiekiem. Tu jeszcze przelecimy. Aha, to są jeszcze inne prace do przestrzeni publicznej, ale już takie scenograficzne, postacie gwiazd popu, które robiłam do scenografii. To jeszcze są rzeczy z mojej twórczości, to jako jako projekty do kilku kampanii reklamowych do sieci sklepów takich zagranicznych, odzieżowych. I to też się udało, że wprowadziłam właśnie rysunek manualny do tych projektów. To się bardzo, bardzo podobało. Albo też takie postacie na dachu, właśnie, które są już plakatami. Tworzę także plakaty, więc sztuka plakatu też jest częścią przestrzeni publicznej. I zaraz tworzę tutaj jeszcze inne prace. Tutaj na przykład plakat do mojej pracy doktorskiej. I wizualizację. Pokazuję Państwu proces tworzenia, w jaki sposób tu pracownia i jest już inny cykl. Działam takimi cyklami, zestawieniami i na przykład, żeby właśnie opracować później taką wystawę w przestrzeni publicznej, to tworzę też makiety. Jeszcze mamy kilka minut. O, i dochodzimy do art akcji. To też chciałam bardzo Państwu pokazać, jak działam właśnie z ludźmi w przestrzeni publicznej, a angażując i rodziców, i dzieci, i właściwie wszystkie osoby w różnym wieku, i babcie, i dziadków, do działań w przestrzeni publicznej. To jest Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki Współczesnej. I widzimy tutaj odjazd Mondriana, tak to zatytułowałam, ten pojazd kolorowy. I te dwa z boku obiekty, to są, nazwałam je akwariami Matisa. Matisa bardzo mnie fascynował w latach 80., kiedy malowałam, zaraz pokażę Państwu mój obraz, jeden z pierwszych moich obrazów, gdy miałam 16 lat, jak namalowałam właśnie autoportret. Chyba na samym końcu tej prezentacji będzie. Tutaj jest olbrzymia rzeźba stworzona z przedmiotów gotowych, takich jak butelek, prawda, kartonów. I tutaj robimy ponad 4 metry ta rzeźba tego robota ma. Tutaj jeszcze inna. No i też, żeby tworzyć te takie obiekty, wcześniej wprowadzam uczestników w świat sztuki, opowiadając o różnych twórcach. Na przykład tutaj ta instalacja dotyczyła działań Aleksandra Caldera i tworzyliśmy rzeźby kinetyczne, czyli takie ruchome, poruszane za pomocą wiatru. O. A tutaj stworzyłam właśnie fabrykę pop-artu, czyli poruszamy też nurty
nurty, różne nurty w sztuce, które się pojawiły w sztuce XX wieku. Właśnie. O. Tutaj też jest takie asamblaże, trochę kolaże inspirowane muzykantami Picassa, też wyeksponowane później na dziedzińcu Zamku Gniazdowskiego. No i też bardzo dużo takich prac się pojawiło w przestrzeni publicznej odnośnie właśnie już tych moich form. Projektowaliśmy właśnie reliefy na podstawie tego, który się pojawił tej mojej pracy. No i też według innych artystów, jak tutaj na przykład pracę Jajon i Kusamy, która uwielbia tworzyć wszystko. Pewnie może Państwo się dotknęliście. Kropki, zakropkowaliśmy przestrzeń przy Zamku Gniazdowskim. A to jest z kolei w Muzeum Literatury też rzuć kropką i kropki. Też prowadziłam takie akcje związane z projektowaniem plakatu w szkole francuskiej i później tworzyliśmy takie całe kolumny plakatów. Tutaj zaprojektowałam plakat, który też był pokazywany na festiwalach zagranicznych i jest to obiekt, który ta bluzka, którą tutaj założyłam na siebie, czyli no jest to, miksuje te swoje dyscypliny, prawda? Jest fotografia, staje się plakatem, następnie ja to użytkuję i wprowadzam do jakiegoś działania takiego w przestrzeni publicznej i tworzymy kubistyczną architekturę z dzieciakami. Pomalujemy krowę, była kiedyś taka krowia parada, Cow Parade się nazywała, znana wielka akcja, która pojawiała się i w Czechach, i w Nowym Jorku. Tutaj z warszawiakami maluję taką krowę. Jeszcze inne rzeczy, właśnie te plakaty, to takie właśnie duże formy. O, tutaj jest mój tata, też pomaga przy akcji, przyjechał. No i właśnie zamiast farby zastępuję tę farbę tkaninami. Ten kolor jest tak wyraźny w mojej twórczości, że... O, i jest ten obraz, który chciałam Państwu pokazać właśnie. Miałam 16 lat, jak malowałam, więc bardzo dużo powstało obrazów i wcześniej, dlatego miałam odwagę, żeby później wyjść i działać tak intensywnie z tą abstrakcją. Jeśli tu się jeszcze gdzieś pojawi, to jeszcze miałam chyba 3 takie obrazy. O, jeszcze tutaj. Tu jeszcze Państwu pokażę właśnie. O. Więc badałam sztukę dawnych mistrzów, Vermeera, Caravaggia, światło w tych obrazach. To są właśnie bardzo stare obrazy z 1988 roku, 1989, ten ostatni, gdzie właśnie te kontrasty bardzo mnie inspirowały. No i później dopiero one zaczęły się robić coraz bardziej abstrakcyjne, tak jak tutaj. Ale ten obraz czerwony wysłałam na konkurs i był pokazywany na światowej wystawie tutaj, o, jest w Londynie, później w Nowym Jorku, w ONZ-cie i wystawę otwierał Kofi Annan ze swoją żoną. Także było to wielkie wydarzenie, jeszcze trwające podczas moich studiów. Także byłam właśnie wtedy w tym Nowym Jorku i później to były obrazy tworzone w różnych technikach. I tutaj chcę właśnie Państwu pokazać tylko tą ciekawostkę, jeszcze bo już kończymy naszą prelekcję, chciałam pokazać właśnie w jaki sposób właśnie przechodzę i fotografia była też bardzo bliska, bo też od 6 roku życia się z tym zajmowałam z racji tego, że mój tata był i fotografem, i filmowcem, więc on mnie też do tego przysposobił.
tutaj to wyjście w przestrzeń. Proszę zobaczyć, na przykład tutaj jest taki, takie zwykłe przedmioty zanurzone gdzieś tam w śniegu, a następnie z tych przedmiotów stworzyłam plakat i tutaj zamieniłam go na grafikę. Albo jakąś taką metkę powiększyłam do dużej skali, albo tutaj na przykład ten wiatrak połączony z literą już stał się plakatem. Czy tutaj seria plakatów muzycznych, faktury z takich blak mogą też symbolizować emocje i o, tutaj jest cała seria. Te czarno-białe rzeczy to są klisze do sitodruków, z których tworzyłam plakaty, tak jak to serce. One były pokazywane też w Colorado na festiwalu plakatu w Japonii. No i zwykłe takie przedmioty, najprostsze, które wykorzystuję, stają się właśnie pracami, dziełami sztuki, funkcjonującymi nie tylko jako grafika, ale także jako animacja i różne wychodzące coraz dalej techniki.